Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, dzisiaj posprzątamy, zaczniemy od sprzątania u brachm. Bardzo mi się podoba ta czarna kurka Sirki. No, także trzeba im posprzątać, jak widzicie zresztą. No i co? Tylko tutaj postawię dach i zaraz się widzimy. Dobra, także moi drodzy, jak widzicie, wreszcie zrobiłem im z tej płyty takiej plexi ala. Jest ok, ważne, patrzcie, ważne to, żeby wiatr im nie zawiewał. Też jakaś tam dodatkowa bariera, żeby zimno nie uciekało. No i co, jak te drzwi będą zamknięte i to myślę, że bardzo fajnie tu będą miały kurki. Jeszcze dodatkową rzecz zrobiłem, patrzcie, to przesunąłem to całe w dół, żeby weszło niżej, o, żeby weszło tutaj niżej, bo to było tak na równo i dotąd wysypywała się pasza i wiecie, one tak łatwo to wypadało, także teraz będzie to głębiej i no i nie będzie już tak, myślę, że wypadać. Zobaczymy. Tutaj muszę im te pajęczyny tak jeszcze zdjąć, żeby wyczyścić im. No i co? Będę zamykał. Jestem zadowolony z pracy, aczkolwiek odpadają mi palce. Tym bardziej, że jestem jeszcze chory, więc nie powinienem nic robić. Oparcie, jak Trixie tutaj wychodzi. Chyba, że nie wyjdzie. No, chyba nie wyjdzie. No, więc zrobiłem to. Jakby ktoś nie wiedział, jak ciąć taką płytę, to ja to robiłem piłą, się nie da ręczną, bo się, no może się da, ale się mi jakby pękało, więc ja to zrobiłem, no jak to się nazywa, zaraz wam pokażę. Dobra, także ciąłem to tym narzędziem, o, zresztą chyba widać na blacie, ale to blat roboczy, więc nic się nie stało. No, także tutaj wycinałem też, żeby kąt był dobry. A pokażę wam, co się działo, jak robiłem to. O, robiłem to ręczną piłą. Wyżynarką też się nie da tego zrobić. Tylko trzeba właśnie takim czymś. No, także widzimy się później. Dobra, także idziemy zebrać jajka. Czarek wczoraj był w domu i zasikał się na, no, na, o Jezu, nie mogę się wysłowić, na, no kurde, na tym, na legowisku Mercy, pieska, na pewno znacie. Także moi drodzy, tylko włączę flesza i zbierzemy sobie jajka. Dobra, mamy flesza. Zaczynajmy sobie odtąd jedno jajko. Bo dzisiaj jest bardzo, bardzo, ale to bardzo zimno. Zaraz zresztą Czarek skoczył, a tu kura się przestraszył, ale byście, szkoda, że tego nie nagrałem. Byście widzieli, jak śmiesznie odstąpił jej. Dobra. Już przymrozek jest widoczny. Jest bardzo zimno. Czuć tą temperaturę na minusie. Dlatego zaraz pójdziemy szybko zamknąć kurki ozdobne, żeby miały ciepło. Cieszę się z tego, że zrobiłem dzisiaj to u brachm, bo będzie im o wiele cieplej. Może kurka wróci do nieśności, żeby znowu śniosła. Dobra, tu wzięliśmy, tutaj ile jest? 5, tak. Dobra. Myślę nad automatycznymi gniazdami, ale to tak myślę na wiosnę, ewentualnie po nowym roku, żeby zamówić takie automatyczne gniazda z szufladą. Zawsze bym zyskał na tym, że jajka by były czyste. O, i może ten, jak ktoś ma takie, jak ktoś ma takie automatyczne gniazda z szufladą, to napiszcie mi, czy się sprawdzają.
i czy jesteście z nich zadowoleni w ogóle i tak ogólnie, nie? Trixie tutaj się chce, żeby głaskać ją. No, tylko jeszcze pod tą kurą i... Dobra, także tutaj też jedno jajko. Także mamy 23 jajka. Moi drodzy, jak temperaturę, jak biorąc pod uwagę, że... O, kura dziobnęła Trixie się wystraszyła. No co ty, kurka, co ty? Na Trixie, tak? Może tobie takie zdjęcie zrobię, co? O, dobra. No także wracając, biorąc pod uwagę, że jest grudzień i temperatura w nocy jest na poziomie około minus, nie wiem, 2, 4, dzisiaj będzie chyba minus 4, 5 stopni, no to nieśność jest naprawdę dobra. Więc tak to wygląda. Patrzcie, ja wchodzę, wychodzą, ja wychodzę, one wchodzą. Zrobię ten myk co ostatnio. Nie będę czekał aż wejdą, jest bardzo zimno dzisiaj. Jezu, kury pod nogi mi. Także moi drodzy, po prostu podniosę to. O, tak jak widzicie. Tutaj odhaczę. O, i pójdę je zagonić i zamknę, żeby te ciepło się nie uciekało, bo naprawdę nie macie pojęcia. Znaczy, może macie pojęcie. O, co te kotki tutaj, jak jest zimno, masakra. No, zobaczymy jak tu zamkniemy bra... O, patrzcie. Już, jak widać. Tutaj, patrzcie. Tu u góry będzie widać? No, widać. O, patrzcie. Wszędzie. Nawet... O nie, dobra, nieważne. No, ale na trawie widać. O, patrzcie. Tutaj nie, ale jeszcze tam przed domem to w ogóle. No, dobra. Czarek, wejdź sobie. Ja muszę zamknąć brachmy. To jest o tyle fajne, wiecie, to jest, że... O, tutaj na tej... A, no tak, bo ja to moczyłem, to dlatego takie. O tyle fajne jest to. No, teraz to wygląda tak, wiecie, szczelnie wszystko, nie? O tyle fajne jest to, że tutaj nie ma żadnego większego zamknięcia, że brachmy, jak już są, chcą... No Jezu. O kurde, flash mi się włączył. Dobra, za chwilę się widzimy, podładuję trochę tutaj i widzimy się za chwilę. Dobra, także jeszcze dla brach mam tutaj... Jedzenie. Muszę im wsypać. O Jezu, flash muszę włączyć. O, coś mnie załapało. No, także mam tutaj w przedsionku, w kurniku, na szczęście tą ładowarkę. Zawsze zapomniałem jej wziąć i się przydała. Dobra, także tylko otworzę. Dobra, także mamy tutaj brachmy. Zamkniemy je tutaj. A, no i mówię, o tyle dobrze, że że to się nie zamykają te drzwiczki, bo rano jak one staną, to sobie otworzą, Czarek, otworzą sobie i wiecie, i mogą wyjść sobie tutaj, wiecie, tak już mają światło, więc one już sobie same tutaj to otworzą, no a tak to mają tak, także ładnie, no a co, tu im też się nagrzeje, jak one, kogut i kura, to tam w taką małą powierzchnię to szybko nagrzeją. No i co? Wrzucę im tylko jedzenie i widzimy się za chwilę. Dobra, także wsypałem im, mają. No i co? Tutaj muszą wyjeść to i będzie już niżej to wszystko działało. Bo cały czas teraz jest wysoko. No, kogucik tu. No, one sobie tu nagrzeją ładnie. Mają górę, dół ocieplony, podłogę. Z każdej strony są ociepleni. Czaj, czy z tej nie są? Też. No tak, z tej są, no tylko nie tutaj, no. Tu są. No i drzwi tylko nie są ocieplone, nie? No ale to... Wiecie, to tam nie zamarzą, nie? Po samopoczuciu koguta widać, że temperatura nie jest za niska, bo może chodzić,
rano, a to jest najważniejsze, jak mu kości tam się nie zamrożą, tak bym powiedział, to jest najważniejsze, bo jakby nie mógł chodzić, tak jak ostatnio, to by było słabo, a teraz widać zresztą, że jak wypuszcza się go, to sobie tam ładnie radzi. No ma problemy z tymi kośćmi swoimi. No dobra, jesteśmy u kurek. Tutaj tylko napełnię im karmidło. No a te znowuż tutaj u góry. I co? A, sirki zamknięte. Jajko tam zniosły dzisiaj. No, także tutaj Trixie. Więc widzimy się zaraz tam u wybiegu, na wybiegu uniosek, nie? Dobra. Idziemy tutaj do kurek. Nie wiem, dlaczego się nie chce wyoszczyć, ale już jest to. Nie wiem, co je ciągnie do tego, żeby wychodzić jak jest. Patrzcie, gdzie one są. Patrzcie. Ale twarda ziemia. Dobra, widzimy się zaraz, bo to będzie chwila czasu. Dobra, także zagoniłem wszystkie, chyba wszystkie. Trochę z nimi walczyłem, powiem wam, ciężko było. No ale udało mi się, a nie chciałem zostawiać ich na. Wiecie, zamknę i okaże się, że tam 5 zostało. Nie chciałem zostawiać ich na mrozie. Tym bardziej, że jest tak zimno, że masakra. Mają lekko otwarte okno, ale i tak one sobie ładnie nagrzeją. No i co, moi drodzy, pamiętajcie o łapce w górze. Patrzcie, jak się zbudzi. W miłym komentarzu i oczywiście suba na kanał dajcie. Będę zadowolony. No i co? O Jezu, zgasł znowuż flash. Niski poziom naładowania. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!